Kamienie na szaniec to powieść napisana przez Aleksandra Kamińskiego, który był polskim pedagogiem i działaczem harcerskim. W czasie wojny działał w szarych szeregach i założył organizację konspiracyjną Wawer. Znał bohaterów osobiście. Rudy, Alek i Zośka działali w małym sabotażu, a Leszek Domański był jego przyjacielem. Autor oparł książkę na wspomnieniach spisanych przez Zośkę, na własnych obserwacjach, a także na rozmowach z ojcem Zośki, dziewczyną Alka Basią i innymi ich towarzyszami. Celem było upamiętnienie harcerzy i ich poświęcenia dla ojczyzny, a także ukazanie, jak ważne były dla nich idee służby i braterstwa. Pierwsze wydanie utworu miało miejsce w lipcu 1943 roku, jeszcze za życia Zośki, i kończyło się śmiercią Alka i Rudego. Drugie ukazało się rok później i zawierało kolejne dwa rozdziały, aż do śmierci Zośki. Akcja rozgrywa się od czerwca 1939 do sierpnia 1943 roku. Wydarzenia zaś toczą głównie w Warszawie i jej okolicach. Zośka, który swe wspomnienia nazwał Kamienie rzucane na szaniec, obstawał przy pozostawieniu tego tytułu. Był to cytat z wiersza Juliusza Słowackiego, którego przed śmiercią chciał wysłuchać Rudy, oraz tytuł bardzo lubianej przez niego książki autorstwa Karola Koźmińskiego. Kamienie rzucane na szaniec to młodzi ludzie, tacy jak Alek, Rudy i Zośka, którzy za wszelką cenę bronili ojczyzny i nie wahali się poświęcić dla niej życia. Utwór ten należy do literatury faktu, przedstawia prawdziwe osoby i relacjonuje autentyczne wydarzenia. Ze względu na rodzaj literacki jest to epika. Rozpoznajemy to po tym, że istnieje narrator opowiadający o wydarzeniach, świat przedstawiony oraz wątki, które składają się na fabułę. Ponadto tekst pisany jest prozą, jak większość dzieł epickich. Z kolei ze względu na gatunek literacki jest to powieść dokumentalna. Obszerne i wielowątkowe dzieło podzielone na rozdziały, zawierające licznych bohaterów, opisy i dialogi. Powieść dokumentalna całkowicie rezygnuje z fikcji i opowiada tylko o autentycznych wydarzeniach i bohaterach. Bohaterami utworu są członkowie Buków. Jest to fikcyjna nazwa 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, której prawdziwą nazwą była pomarańczarnia, wywodząca się od koloru noszonych przez nich chust. Pomarańczarnia związana była z liceum i gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie. To właśnie tę szkołę wiosną 1939 roku ukończyli bohaterowie. Ich wychowawcą, nauczycielem geografii i równocześnie harcmistrzem był Leszek Domański, który poza szkołą traktował ich po przyjacielsku. To z nim w czerwcu, tuż przed wybuchem wojny, chłopcy, a wśród nich Rudy, Alek i Zośka, wyruszyli na wycieczkę w Beskidy. Alek, czyli Maciej Aleksy Dawidowski, był synem dyrektora fabryki. Chłopak zwracał na siebie uwagę. Był wysoki i sprawny, miał jasne włosy i niebieskie oczy oraz zawsze się uśmiechał. Był bardzo energiczny, dużo mówił i gestykulował, często wpadał w zachwyt i był roztrzepany. Jednak w kryzysowych sytuacjach potrafił zachować spokój, jak podczas wypadku na wsi, gdy syn gospodarza zranił się siekierą w nogę, i podczas pomocy ofiarom zbombardowanego pociągu. Był odważny, a czasem wręcz wykazywał się brawurą, na przykład podczas ryzykownego odkręcenia niemieckiej tablicy z pomnika Kopernika. Był też niezwykle oddany swoim przyjaciołom i rodzinie. Spotykał się z Basią, która również działała w Wawrze. Rudy, czyli Jan Bytnar, pochodził z rodziny inteligenckiej. Jego rodzice byli nauczycielami. Był szczupły, miał piegowatą twarz i rudawe włosy. Autor pisze, że w jego oczach i czole widać było wybitną inteligencję. Był chłopakiem o wszechstronnych uzdolnieniach. Doskonale opanował umiejętność m.in. gotowania, tańca, jazdy na nartach czy majsterkowania. Był niezwykle pomysłowy. To on opracował stemple ze znakiem Polski Walczącej i tzw. wieczne pióro, dzięki któremu można było pisać i rysować kotwice na wysokości 4 metrów. Rudy był lubiany, ambitny i nieugięty. Po zatrzymaniu, pomimo straszliwych tortur, nie wydał gestapo nazwisk przyjaciół.
Z kolei o Tadeuszu Zawadzkim, zwanym Zośką, mówiono, że jest urodzonym organizatorem i naturalnym przywódcą. Jego ojciec był profesorem, zaś z matką, działaczką społeczną, czuł się bardzo związany. Przezwisko wzięło się z jego delikatnej urody i nieśmiałości. Był ambitny i uzdolniony sportowo, wykazywał się w strzelectwie, hokeju i tenisie. Choć sam czuł się samotnikiem, otaczało go grono podziwiających go przyjaciół. Cechował go też upór, motywujący jednak do działania, tak jak wtedy, gdy Zośka w dzieciństwie, by przezwyciężyć lęk przed wodą, nauczył się pływać i osiągnął w tym znakomity poziom. I kiedy pomimo odmowy dowództwa, uparcie zabiegał o zgodę na odbicie Rudego z rąk gestapowców. Rudy, Zośka i Alek należą do pokolenia Kolumbów, którego nazwa wywodzi się od powieści Romana Bratnego Kolumbowie rocznik 20. Określano tak ludzi urodzonych około 1920 roku, czyli w wolnej Polsce, wychowanych na ideałach humanizmu i poszanowania życia. Tak jak każdy młody człowiek u progu dorosłości, mieli wielkie plany i marzenia, jednak nie mogli ich zrealizować, gdyż przekreśliła je wojna. Kolumbowie czuli się w obowiązku chwycić za broń i walczyć za ojczyznę, nawet za cenę własnego życia. Wielu z nich zginęło, tak jak Rudy, Alek i Zośka oraz Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy. Uznawani są za pokolenie tragiczne. W Kamieniach na Szaniec autor przedstawił, jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie. Hitlerowcy od razu po zbombardowaniu i zajęciu stolicy przystąpili do zamazywania polskości. Zerwali polskie i zawiesili nazistowskie flagi, rozwieszali niemieckie odezwy i niszczyli polskie napisy. Gestapo przy najmniejszym podejrzeniu dokonywało przeszukań mieszkań i aresztowań. Właśnie w taki sposób zatrzymano Rudego i jego ojca. Organizowano uliczne łapanki, z jednej z nich udało się umknąć Alkowi, a także dokonywano wywózek do obozów koncentracyjnych i egzekucji, tak jak w przypadku jego ojca. Przesłuchania organizowane przez gestapo były tak naprawdę bezlitosnymi torturami, podczas których oprawcy nie dbali o życie zatrzymanych i często bili ich aż do śmierci. Bohaterowie najpierw zajmowali się tak zwanym małym sabotażem w ramach organizacji Wafer. Była to walka bez broni o znaczeniu psychologicznym, mająca na celu pokazanie Niemcom, że Polacy nie chcą ich na swoich ziemiach, a mieszkańcom, że mają nie tracić nadziei, gdyż istnieje ruch oporu, który walczy o wolność. Chłopcy, między innymi, wybijali szyby fotografom współpracującym z Niemcami, pisali hasła ośmieszające okupantów, gazowali kina i sklepy obsługujące tylko Niemców, rysowali na murach żółwie mające sugerować ludności powolną pracę na rzecz okupanta, przekształcali literę V oznaczającą zwycięstwo Niemców na Verloren, czyli stracenie, a także rysowali na murach kotwicę, czyli symbol Polski walczącej. Z kolei później bohaterowie przeszli do szarych szeregów i rozpoczęli akcje dywersyjne, czyli działania poważniejsze, zwykle zbrojne, mające na celu osłabienie wroga poprzez niszczenie jego zasobów, odwracanie jego uwagi i dezorganizację. W książce opisano m.in. akcje takie jak wysadzenie pociągu z zaopatrzeniem dla wojsk niemieckich, zastrzelenie przez Rudego oficera SS, akcja pod Arsenałem mająca na celu odbicie Rudego z rąk gestapo, czy akcję pod Celestynowem, gdzie oswobodzono przewożonych do Auschwitz więźniów, wysadzenie mostu pod Czarnocinem i atak na posterunek w Sieczychach, podczas którego zginął Zośka. W Kamieniach na Szaniec znajdziemy wiele motywów literackich. Szczególnie widoczne są tutaj patriotyzm, bohaterstwo i chęć walki. Chłopcy chcą walczyć w imię ojczyzny i kiedy na początku wojny muszą opuścić Warszawę, czują bezsilność. Po powrocie podejmują decyzję o działaniach przeciw wrogowi i powoli zdobywają doświadczenie w coraz poważniejszych akcjach. Mamy dokładne przedstawienie okupacji i działań wojennych. Widoczne jest też dojrzewanie głównych bohaterów i ich samodoskonalenie się. Już od wczesnych lat każdy z chłopców pracował nad sobą. Rudy opanowywał kolejne umiejętności, Alek kształcił w sobie skupienie się i opanowanie, a Zośka przezwyciężał kolejne przeszkody i udowadniał sobie, ile jest w stanie osiągnąć. Pojawia się także motyw miłości w postaci uczucia łączącego Alka z Basią oraz wyraźnie zarysowany wątek przyjaźni.
Wszyscy trzej chłopcy byli ze sobą blisko, ale szczególne uczucie połączyło Rudego i Zośkę, którzy odkryli, że mają podobne spojrzenie na świat i potrafili prowadzić ze sobą długie rozmowy. Jest tutaj też poświęcenie w imię przyjaźni, kiedy Alek i Zośka bez wahania decydują się odbić Rudego podczas ryzykownej akcji pod Arsenałem, wskutek której Alek został śmiertelnie postrzelony, oraz poświęcenie w imię walki o wolność, czyli ofiara, jaką złożyło wielu młodych ludzi żyjących w tamtych czasach. Podsumujmy. Kamienie nasza nic to powieść dokumentalna napisana przez Aleksandra Kamińskiego w 1943 roku. Należy do literatury faktu. Tytuł powieści pochodzi z wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego oraz ulubionej książki Rudego autorstwa Karola Koźmińskiego i oznacza młodych ludzi poświęcających swoje życia w walce za ojczyznę. Bohaterami utworu są Alek, Rudy i Zośka, członkowie Buków, którzy w czasie wojny działali w małym sabotażu i dywersji. Wszyscy trzej zginęli w wyniku działań wojennych. W utworze znajdziemy wiele motywów, m.in. dojrzewania i pracy nad sobą, przyjaźni, miłości, patriotyzmu i walki, a także poświęcenia się dla ojczyzny. W kolejnym filmie streszczę komedię Zemsta. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.